Dzień dobry kochani, witam was ponownie na moim kanale. Ja się nazywam Ania Gleń. Dawno nie było takiego odcinka, więc dzisiaj was serdecznie zapraszam na ulubieńców. A dzisiaj to ulubieńcy oczywiście września. I będę starała się mówić szybko i zwięźle, bo jest trochę tych kosmetyków, a nie chciałabym, żeby ten odcinek trwał wiecznie, więc co? Zaczynamy. I na początek pielęgnacja. Mam trzy rzeczy, trzy wspaniałe rzeczy, których naprawdę używam no praktycznie codziennie od długiego już czasu. I jest to nasza polska marka Mohani. A na początek gadżet, w którym się zakochałam i używam naprawdę codziennie pod prysznicem, jest to szczotka do kąpieli i masażu. To jest szczotka, którą można założyć na rękę, albo można tutaj zamontować taki kijek i wtedy sobie można jeszcze wyszorować plecy. Natomiast ja używam standardowo w ten sposób. To jest szczotka z drewna bukowego. Tutaj w łosie to jest agawa, więc jest odpowiedni również dla wegan. Jest ręcznie wykończona, więc mamy tutaj w dłoniach takie naprawdę fajne cacuszko. No ale do rzeczy. Ja chciałam przetestować tego typu szczotkę, bo słyszałam, że daje rewelacyjne efekty. Po pierwsze, ja kocham peelingi i peelinguję ciało naprawdę bardzo namiętnie i bardzo często, więc wiedziałam, że taka szczotka na pewno mi się przyda. I teraz tego typu gadżet można stosować na mokro i na sucho. Próbowałam na sucho. No słuchajcie, to nie jest miłe uczucie. Te włosie jest naprawdę bardzo, bardzo twarde. Zresztą na stronie też wyczytałam, że polecana jest właśnie ze względu na twardość włosia, polecana jest do stosowania na mokro. I faktycznie na mokro super się sprawdza. No, powiem wam, że naprawdę masaż tą szczotką należy do rzeczy bardzo przyjemnych. Super peelinguje, super oczyszcza ciało. Ona jest polecana dla osób, które walczą z celulitem, które chcą dogłębnie oczyścić właśnie skórę. Świetnie wygładza cały naskórek ciała. Wszystkie krostki, jakieś takie, wiecie, rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają na skórze, wszystko znika. Świetne uczucie, naprawdę rewelacyjny gadżet pod prysznic, jeżeli nie lubicie peelingów, jeżeli lubicie, żeby wasza skóra była taka, wiecie, doszorowana. Jak najbardziej polecam szczotkę z Mohani. Jedyne co, to faktycznie widzę, że tutaj te okucia metalowe, no bo ta szczotka po prostu jest pod prysznicem i ona jest no mokra, często mokra, codziennie jest mokra i widzę, że tutaj pojawiła się rdza. Więc to taka mała sugestia, że może by wymienić na jakiś inny rodzaj jakiegoś metalu, który nie reaguje tak mocno z wodą. Ta szczotka kosztuje 34 zł, więc nie jest to jakiś duży wydatek, ale naprawdę daje super efekty. Kolejny gadżet, który też bardzo lubię z Mohani i też używam praktycznie codziennie, to jest myjka. Myjka lniano-konopna, to ona jest niefarbowana, dlatego ma po prostu taki szary kolor. Natomiast ona służy teoretycznie do mycia ciała. Ja jej używam do zmywania wszelkiego rodzaju maseczek, wszelkiego rodzaju, wiecie, mydła, na przykład czarnego mydła z twarzy. Kurczę, nie przyniosłam, a mam też mydło właśnie z Mohani czarne, które też kocham i też namiętnie codziennie używam. Także kolejny ulubieniec, czarne mydło z Mohani, bo dostałam taką ogromną pakę i wybrałam sobie rzeczy, które naprawdę super mi się sprawdzają. Między innymi jest właśnie ta myjka i używam jej do zmywania czarnego mydła z Mohani, więc tak. Ale nie przyniosłam, zapamiętajcie, że czarne mydło jest super. Więc ta myjka jest odpowiednio szorstka. Ona jest dedykowana do mycia ciała, ale ona mi się jakoś tak nie sprawdza za bardzo, bo jednak ta szczotka jest dla mnie lepsza. Ta super właśnie służy mi do zmywania wszelkiego rodzaju maseczek właśnie z twarzy takich ciężkich, glinek, które nie chcą, wiecie, zejść, to super. Nie podrażnia, jest super delikatna, chociaż nadaje się do peelingu ciała, ale moja skóra jakoś tak nie. Wiecie, nie odczuwa żadnego drapania, więc super polecam właśnie, jeżeli szukacie czegoś do zmywania, na przykład maseczek. Ta ściereczka to koszt około 18 zł. Jak już się spilinguję i porządnie wyszoruję, to muszę się czymś natrzeć i mam znowu markę Mohani, ale tak jak mówiłam, Mohani wysłał do mnie olbrzymią paczkę i wybrałam takie perełki, które mi się super sprawdzają i między innymi jest to mus do ciała arbuzowy. Słuchajcie, jak to pachnie. To jest po prostu arbuz zamknięty w pudełeczku, ale oprócz tego, że on super pachnie, no to ja nie lubię takiego, wiecie, takiego ciężkiego natłuszczenia, bo ja się kleję zaraz i po prostu nie lubię tego uczucia. A to jest delikatny mus, który super szybko się wchłania, ale jest o konsystencji takiego, wiecie, masła dosyć twardego. To wygląda jak takie naprawdę twarde masło, ale jest super wydajne i super szybko się naprawdę wchłania.
No przepięknie pachnie, naprawdę jest rewelacyjne. Dostałam jeszcze kilka właśnie rzeczy do ciała z Mohani, ale nic tak mi się nie sprawdziło właśnie jak ten arbuzowy mus. A ja miałam ostatnio skórę bardzo, bardzo suchą, bo wróciłam z tego helu po kilku miesiącach i naprawdę miałam pustynię na piszczelach. I nic tak nie odżywiło właśnie tej suchej skóry, jak ten arbuzowy mus. Włosy. Moje włosy ostatnio nie są w najlepszej kondycji. Czas na podcięcie, chociaż biję się z myślami, bo długo zapuszczałam. Ale kosmetyki do włosów uwielbiam, uwielbiam testować i mam ich naprawdę bardzo dużo. Teraz używam olejku do odżywienia włosów, takiego eliksiru z marki Cofans. Kiedyś Wam już opowiadałam o tej marce, to jest profesjonalna marka do włosów. Rewelacyjny eliksir. To jest eliksir na bazie oleju babasu i protein jedwabiu. Przepięknie włosy wygładza. Jeżeli macie jakieś poplątańce, takie wiecie, po umyciu, że nie możecie sobie poradzić z rozczesaniem, no to super zadziała i dodatkowo nawilża, jeżeli macie jakieś takie suche końcówki i nabłyszcza. Przecudownie nabłyszcza włosy. One są naprawdę tak lśniące. No świetny jest ten produkt, naprawdę gorąco Wam polecam, zużyłam już 1/3, nie obciąża włosów, naprawdę super. Znowu coś do włosów i nie byłabym sobą, gdyby w ulubieńcach nie znalazło się lakieru do włosów. Mam lakier firmy Redken, znowu profesjonalna marka i znowu świetny produkt. Ja się z marką Redken spotkałam pierwszy raz w Akademii Nyxa i tam właśnie przyjechały dziewczyny z tej marki i czesały. I widziałam na żywo, co te produkty potrafią zrobić. To naprawdę wielkie wow. A lakier jest genialny. On świetnie utrzymuje włosy na miejscu i nie skleja. Wiecie, że ja szukam zawsze takiego lakieru, który nie zrobi takiej skorupy, ale który utrzyma tą fryzurę, więc to jest właśnie tego typu lakier. I trochę pielęgnacji, czyli krem do twarzy, mój ostatnio ulubiony pod makijaż, to jest Body Mania by Stara Mydlarnia. Nasza polska firma. 93% naturalnych składników. Jest to krem skierowany do skóry suchej i odwodnionej. Ja mam skórę tłustą, ale on mi się rewelacyjnie sprawdza pod makijaż. Mamy tutaj ekorecepturę i mamy formułę, która jest oparta na kwasie hialuronowym, na ekstrakcie z alg. Jest masło shea, jest ekstrakt z żurawiny, witamina E oraz olej rycynowy. Jest to lekka formuła kremu dedykowana, tak jak powiedziałam, skórze suchej, ale na mojej mieszanej sprawdza się rewelacyjnie pod makijaż, świetnie nawilża, nawadnia, nie obciąża skóry, nic na nim nie spływa, fajnie utrzymuje podkład, więc naprawdę polecam na taki fajny, dzienny krem pod makijaż. I ostatnie moje odkrycie do wykańczania makijażu, czyli puder ryżowy z marki Paese. Jeżeli macie skórę tłustą lub mieszaną, to wiecie, że puder ryżowy naprawdę super się sprawdza do utrzymywania matu i utrzymywania makijażu przez wiele godzin. I tak też właśnie robi ten puder. Jest go tutaj 15 gram, nie widać go na skórze, super utrzymuje mat, świetnie utrwala makijaż. No, naprawdę nic dodać, nic ująć. Ostatnio kręciłam filmik z nowościami i kilka perełek ze mną zostało na dłużej. Między innymi fixer z marki Vibo. To jest fixer do brwi. Świetny produkt, naprawdę bardzo ładnie utrzymuje brwi w miejscu. Nie skleja włosków, nie czuć go właśnie na brwiach, nie robi takiej skorupy na włoskach, nie utwardza na beton, więc mamy tutaj naprawdę czucie w tych brwiach, bo czasami zdarza się tak, że fixery są tak mocne, że po prostu sklejają te włoski i wygląda to bardzo, bardzo nienaturalnie. Ten tak nie robi, jest bezbarwny. Jedyne, do czego mogę się doczepić, to już mówiłam też wcześniej, nie podoba mi się ten aplikator. Oprócz tego, że jest silikonowy, to tutaj nasada jest cieńsza niż końcówka, ciężko go włożyć z powrotem, no i bardzo się tutaj wygina. Ale oprócz tego, to jest naprawdę bardzo fajny produkt, no i w świetnej cenie. No i do kompletu, również z marki Vibo, również w rewelacyjnej cenie, tusz do rzęs, który jest ulubieńcem mojej siostry, a od niedawna również moim. Jeżeli szukacie tuszu, który naprawdę bardzo ładnie pogrubia rzęsy, nie skleja, tworzy piękny wachlarz, nie osypuje się, no wszystko z nimi jest w porządku. Ja nigdy nie lubiłam silikonowych szczoteczek. Tutaj jest ta szczoteczka właśnie silikonowa i na pierwszy rzut oka bym powiedziała, to mi się nie sprawdzi. Ale naprawdę jest rewelacyjna i w ogóle nie mam do czego się przyczepić, jeżeli chodzi właśnie o ten tusz. No a cena naprawdę bajka. I mam dwie ulubione pomadki, które ostatnio naprawdę bardzo często goszczą na moich ustach. Są to dwie różowe pomadki. Nie mam nic neutralnego. Jakoś coś ostatnio chyba bardzo lubię róże. No ale zbliża się jesień, więc te róże i
ciemniejsze kolory wina będą u mnie gościły częściej. Mam NYX Professional Makeup Soft Matte Metallic Lip Cream. I to jest, tak jak nazwa wskazuje, metaliczna pomadka o wykończeniu... Nie, matowa pomadka o metalicznym wykończeniu. O tak, bardzo fajny kolor różowy. I naprawdę to metaliczne wykończenie jest widoczne i naprawdę bardzo ładnie rozświetla usta, długo się utrzymuje. Jest komfortowa w noszeniu. Ja mam ją w odcieniu Paris i naprawdę bardzo, bardzo ją lubię. Bardzo często ją ostatnio też nosiłam. I kolejna moja ulubiona pomadka to już jest rimmel Stay Satin i odcień For Sure 430. I to jest ten tutaj odcień ciemniejszy. To jest to. Zobaczcie. I teraz mam też ją na ustach. Bardzo fajna jesienna pomadka z tej Satin, czyli można było się sugerować, że będzie to coś mniej matowego, ale jednak ona pozostaje matowa na ustach, długo się utrzymuje, jest komfortowa w użyciu, bardzo precyzyjny aplikator, więc tutaj wszystko mi w niej gra i cudowny kolor, więc moje dwie ostatnio ulubione pomadki. I na koniec perełki, gąbeczki do makijażu, trochę są teraz ubrudzone, bo nakładałam mi właśnie ten makijaż, ale... Ostatnio robiłam testy gąbek i słuchajcie, naprawdę wypadł rewelacyjnie. To są jedne naprawdę z lepszych gąbek, z jakimi mi się kiedykolwiek pracowało. Są tak niesamowicie miękkie, tak precyzyjne. Każda z nich może posłużyć nam do nakładania podkładu. Więc tak naprawdę mamy trzy różne gąbki. Teoretycznie nakłada się każdą co innego. Tutaj podkład, tutaj korektor, tutaj rozświetlacz. Natomiast słuchajcie, kto nam zabroni nałożyć tymi wszystkimi gąbeczkami podkład? I ja tak robię, nakładam właśnie nimi podkład. No i sprawdza się rewelacyjnie. Naprawdę każda z nich jest świetna, świetnej jakości, w super cenie. Więc jeżeli szukacie gąbek do makijażu, które naprawdę Wam się sprawdzą, no to te z marki Kiehl's mogę Wam naprawdę z czystym sercem polecić. I to byli już moi wszyscy ulubieńcy wrześniowi i też trochę sierpniowi. Jeżeli Wam się coś spodobało, coś przykuło Waszą uwagę, coś niezmiernie Was zainteresowało, to napiszcie mi to w komentarzu. Ja uwielbiam czytać Wasze komentarze. A za dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Buziaki, pa!